witajcie w skuterowo.com. Bez względu na pogodę, złodzieje są przez cały czas tak samo intensywni i przez cały czas polują na nasze ulubione jednoślady. Skutery, motorowery, motocykle. W jaki sposób zabezpieczyć się przed kradzieżą? Zabezpieczeniem najlepszym i najprostszym jest zawsze jakiegoś typu blokada. Albo elastyczna, albo typu disc lock. Dlaczego jest skuteczna? Dlatego, ponieważ odstrasza złodzieja. Nieważne, ile ona kosztuje tak naprawdę, ważne, że ona jest. Ona dzięki temu może działać w sposób psychologiczny na złodzieja. Jeżeli złodziej ma do wyboru pojazd, który jest w jakikolwiek sposób zabezpieczony, a obok stojący zupełnie niezabezpieczony, to jest duże prawdopodobieństwo, że wybierze taki, który po prostu bez problemu można wziąć i gdzieś do dziupli zapchać albo też przetransportować. Mówiłem wam o disc lockach. Co to jest disc lock? Disc lock to jest po prostu blokada tarczy hamulcowej. Taka jak na przykład ta Bumper 74D. Bardzo mała blokada dedykowana głównie do skuterów i motocykli. I nieco większy bumper, też nowość, która pojawia się na rynku, 73D. Jest to blokada odrobinę większa i również odrobinkę cięższa do sforsowania. Na naszym rynku też spotykamy blokady elastyczne, takie, które można na przykład przepleść przez koło i jakiś nieruchomy element, słup albo jakiś na przykład płot. Jak tego używać? Już teraz wam pokazujemy. Bumper 74D jest to bardzo mała blokada, jak widzicie. Kupując ją na przykład w sklepie skuterowo.com, otrzymujecie ją w takim małym opakowaniu, do tego są dwa kluczyki. Wyciągamy nóż i rozpakowujemy ją, zobaczymy, jak to wygląda w rękach. Można powiedzieć śmiało, że samo opakowanie jest swego rodzaju już zabezpieczeniem. Trzeba się trochę natrudzić. W jaki sposób to założyć na naszą tarczę hamulcową? Pokażę wam na przykładzie Zipa Pro 50. Widzicie doskonale, że tutaj znajdują się otwory w tarczach hamulcowych. We wszystkich tarczach hamulcowych są otwory. Tutaj mamy bolec o wielkości 5 mm i to jest właśnie wartość ważna, żeby ten bolec idealnie wchodził w tarczę hamulcową. Blokada jest już na naszej tarczy hamulcowej. Jak widzicie, raczej niemożliwe jest zakręcenie przednim kołem. Tak samo niemożliwe jest na przykład odprowadzenie gdzieś pojazdu w jakieś spokojniejsze miejsce, gdzie można by tą blokadą się można zająć. Dlatego jest to fajny straszak właśnie na złodziei. Jeżeli wasz motor, motocykl, motorower jest nieco większych rozmiarów i chcielibyście zainwestować w troszeczkę większą blokadę, też jeszcze trudniejszą do rozparcelowania, jeszcze trudniejszą do rozbrojenia, to mogę wam przedstawić też nowość na naszym rynku, Bumper 73D. Tak samo w przypadku tego bumpera mamy dwa kluczyki, mamy dosyć nietypowy zamek. Złodziej mógł się z takim do tej pory jeszcze nie spotkać, na to trzeba liczyć. Wsadzamy kluczyk, odblokowujemy tę blokadę, ponieważ tutaj pin, czyli ten bolec, co jest w środku, jest trochę większy. Będziemy musieli spróbować tą blokadę założyć w innym miejscu naszej tarczy hamulcowej. Już wam pokażę, jak to się robi. Identycznie, tak samo. Tym sposobem blokada też jest już na naszym kole. Może nie jest za dobrym rozwiązaniem mocowanie dwóch blokad, ale w tym przypadku wygląda to teraz naprawdę imponująco. Jeżeli ktoś z was jest zainteresowany tym, żeby na dobre przytwierdzić wasz skuter albo motorower do jakiegoś nieruchomego elementu i tym sposobem na przykład ustrzec się wywózki na jakimś większym samochodzie waszego jednośladu, to jest bardzo dobry pomysł i bardzo dobre rozwiązanie. Jak to działa, chyba każdy doskonale wie. Ale dosyć ważną rzeczą jest to, że mamy tutaj do czynienia z naprawdę grubą linką, którą jest ciężko przeciąć jakimkolwiek narzędziem, które złodziej może mieć dostępne podczas dokonywania na przykład zuchwałej kradzieży w podziemnym garażu albo na przykład gdzieś na ulicy.
Ta blokada nie wymaga od nas tego, żebyśmy posiadali gdzieś w okolicy słup. Wystarczy ją właściwie tylko i wyłącznie przewiązać przez koło. Też to zapobiegnie temu, żeby skuter gdzieś wyprowadzić o własnych siłach, na własnych kołach, na przykład do jakiejś dziupli. W sumie po prostu, żeby wasz skuter czy też motorower nie zmienił właściciela zbyt szybko. Nawet jeżeli by on dokonał kradzieży, to musicie mieć świadomość tego, że przynajmniej trochę utrudniliście mu życie, tak na złość.